już było tutaj pokazane i na tym filmie, rok 1932. I chcielibyśmy nawiązać w swoim pytaniu, czym jest Święto Morza? Tradycja, którą chcielibyśmy tutaj właśnie w Gdyni kontynuować. Logo dnia dzisiejszego, ono sięga szerzej, bo sięga również po żagle. Wtedy może było trudniej z żaglami, natomiast sięga po współpracę wszystkich tych trzech instytucji, jakim jest miasto Gdynia, miasto z Morza i Marzeń, Marynarka Wojenna w swojej 95-letnim wydaniu, Liga Morska 95 lat, no ale i również nasi kochani żeglarze, którzy też będą żaglami nam bardzo upiększać Zatokę Gdańską. Chciałbym powiedzieć, że to już jest 90 lat od nieformalnego pierwszego Święta Morza, które miało miejsce w 1923 roku tutaj w Gdyni. I to jest ta pierwsza wiadomość o tym Święcie Morza. Rok 32 to ambicja pana jednego przedstawiciela Ligi Morskiej Kolonialnej, pana Andrzeja Wachowiaka, który akurat zgromadził wszystkich, którzy w tamtych latach byli ważnymi osobistościami. Na filmie macie państwo pokazaną potężną flotę wojenną marynarki wojennej. Myślę, że jest to marzenie dnia dzisiejszego wszystkich nas. Jako Liga sięgamy od gór po morze. Dlaczego ta kolejność? Dlatego, że największa aktywność Ligi Morskiej i Rzecznej w dniu dzisiejszym to akurat rejony tam gór, rejony Rzeszowa, rejony Lublina. Nie tak dawno, bo tydzień temu Liga Morska i Rzeczna z rąk rektora Akademii Uniwersytetu Pedagogicznego, ten, który wiedzie w Polsce, otrzymała medal Uniwersytetu za działalność na rzecz krzewienia Polski Morskiej. Co będzie Liga tutaj robiła? No przede wszystkim może jako Urząd Morski w pierwszej kolejności. Tak się dla mnie składa, że akurat jako dyrektor Urzędu Morskiego zaprosiliśmy, zaprosiliśmy Stenę do właściwie wypełnienia zobowiązań, jakie mają w związku z kodeksem ochrony statku i terminalu portowego, więc poddadzą się działaniom antyterrorystycznym ćwiczeniom. Ćwiczenia odbędą się pomiędzy wejściem południowym a falochronem maryny i myślę, że to jest miejsce najbardziej takie dogodne do tego, żebyśmy mogli jako widzowie i jako kamery spokojnie oglądać, co będzie się działo. Zaangażowały się wszystkie instytucje, które zwalczają terroryzm. To jest po raz pierwszy dla nas takie wyzwanie bardzo poważne, ale też stworzymy trybunę dla państwa. Trybuna będzie na statku sąsiadującym i z tego statku będzie można filmować i oglądać wszystkie te dokonania, jakie będą związane z atakiem antyterrorystycznym i również działaniami ratowniczymi, czyli coś, co się nazywa pozamiataniem. Mamy, proszę państwa, też zaproszoną tutaj, zaproszonego pana burmistrza miasta Jastarni, bo przecież 29 to święto Piotra i Pawła, czyli święto rybaków. To jest ta właściwa data, gdzie akurat w tradycji święta morza tam na zachodzie, nie tylko w Polsce, było święcenie kutrów rybackich, było święcenie floty. I stąd chcieliśmy z tamtych historycznych momentów przejść do naszych tutaj gdyńskich. Jest, proszę państwa, flota rybacka będzie miała swoją ceremonię jako nabożeństwo na wodzie, a następnie po tych uroczystościach puckich przypłynie do Gdyni. Tutaj w Gdyni będzie prezentowała się dla nas wszystkich, którzy tutaj przybędą. Mamy, proszę państwa, sprawę Flisa Wisilanego, który będzie 30 czerwca rozpoczynał 9 edycję płynięcia po pierścień, po Zalewie Wiślanym, ale jednocześnie wejście na Wisłę, Malbork, Biała Góra, następnie powrót przez Czerw w kierunku do Przegaliny. No i tradycyjne złożenie bora, zboża w ręce prezydenta miasta Gdańska tuż przy żurawiu. Takie są tradycje Flisa.
sprawą, gdzie akurat Liga Morska i Rzeszna będzie też patronat nad tym, który będzie dokonywał przelotu deską z Kalskorony w kierunku Gdyni. Data wstępna jest 22 czerwca. Myślę, że pogoda, jeżeli zezwoli, to pewnie będzie to utrzymana. I tutaj Liga Morska i Rzeszna objęła się, przejęła patronat nad tym wyczynem. Myślę, że pan Maksymilian Wójcik podoła tej sprawie, a my będziemy wszyscy szczęśliwi, że coś takiego tutaj się odbywało. Następne sprawy, proszę państwa, to odsłonięcie tablicy upamiętniającej Leonida Teligę i tutaj też Liga będzie miała swoją obecność. Chciałbym powiedzieć, że Święto Morza jest świętem radości nie tylko ludzi morza, ale i również wszystkich tych, którzy do morza i z morza chcieli wykorzystać. Morze żywi i bogaci. I tym chciałbym zakończyć mój występ. Dziękuję bardzo. Gdynia jest dumna, że jest to miasto, które powstało, tak jak powiedział pan dyrektor, z marzeń o morzu w zasadzie, z marzeń o Polsce morskiej od 26 roku, mając prawa miasta, ale już wcześniej pojawiło się Święto Morza. To w 32 roku to było to święto, do którego oczywiście nawiązujemy, które jest dla nas takim idealem, do którego chcielibyśmy dojść, jeżeli chodzi o liczebność gości i osób odwiedzających tę imprezę. Ale zaczynamy w sposób bardzo tradycyjny. Od wielu, wielu lat zawsze prowadziliśmy taką kampanię, że lato zaczyna się w Gdyni. Czasami było to szczęście, że mogło się odbyć to w Noc Świętojańską. W tym roku jest to troszeczkę wcześniej, dzień wcześniej. Ta impreza, która w Gdyni się odbywa od wielu lat, która inauguruje nasze działania, to są Cudawianki. Cudawianki to jest impreza jakby dwuczęściowa. Jak powiedział pan dyrektor, o 12 rozpoczynamy Święto Morza na skwerze Kościuszki, ale tuż chwilę później rozpoczyna się na skwerze Rady Europy i na Alei Topolowej wielki festyn, na który będziemy zapraszali całe rodziny, festyn rodzinny, gdzie między innymi będzie można nauczyć się coś gotować, upleść wianek, zrobić bukiet. Dzieci będą miały bardzo różne zabawy, czyli będzie to festyn do godziny 20. O 20 zacznie się druga część, czyli drugą częścią będzie koncert. Koncert, którego głównej gwiazdy niestety nie podam państwu, ponieważ sama nie wiem. Jest objęty tajemnicą. Mamy podane 3 gwiazdy, które występują, a 4 będzie ujawniona już bliżej samego koncertu. Na razie jesteśmy przecież 4 tygodnie przed tą imprezą. Tak jak macie państwo te informacje już na różnych stronach internetowych, główną gwiazdą jest, no i teraz ja się muszę podeprzeć, Ayo, która jest francuską piosenkarką, dającą nam show taneczny, bardzo popularną, gromadzącą bardzo dużo osób, ale to jest ta trzecia występująca gwiazda. Zaczyna Luke, polski muzyk, kompozytor. Będzie to przedstawienie taneczne, muzyczne, multimedialne, przy wspaniałej scenografii, która jak zawsze ma nas wszystkich bardzo zaskoczyć. Gwiazdą, która jest wielu z nas najbardziej znana, bo dwukrotnie już występująca w Gdyni, właścicielka paszportu polityki, to Julia Marcel, która od czasu, kiedy w Uchu zgromadziła tylko kilkaset osób, na openerze już miała ogromną publiczność i jej płyty wspaniale się tutaj sprzedają. To jest ten początek. Ten początek, który rozpoczyna takim mocnym uderzeniem, tak jak u Hitchcocka, potem trzeba dalej jeszcze te wszystkie działania doprowadzać, żeby były dalej pasjonujące. Tu na pewno pan prezes Witkowski będzie mówił o zadaniach związanych z regatami, których jest bardzo dużo, których arena będzie tutaj zaraz obok, czyli na najbliższe, jak tylko da się, otoczeniu Gdyńskiego Wybrzeża. A zakończenie imprez, które przecież gro i w zasadzie główne odbywają się w Gdyni, to będzie wspólnie Marynarka Wojenna organizuje z Gdynią powtórzenie, a nawet bardzo rozszerzenie ubiegłorocznego koncertu, festiwalu orkiestr wojskowych, który odbywał się równo rok temu, to znaczy w czerwcu ubiegłego roku. Szanowni państwo, to dla nas bardzo ważne święto. Gdynia jako miasto zawsze, zawsze jest zbożem. My jesteśmy nierozerwalnie połączeni. Jesteśmy jedynym miastem, gdzie morze
nie zalew czy rzeka, wchodzi do samego miasta. Gdy Państwo popatrzą na stare mapy, to się okaże, że miejsce, na którym jesteśmy, to jesteśmy na terenie morza. To molo południowe przecież zostało dobudowane i tak wspaniale stworzona ta Gdynia wizją wielkich Polaków. Myślę, że dzisiaj mówimy o Święcie Morza w roku 2013, a pod koniec czerwca my już będziemy zaczynali myślenie, jak będzie wyglądało Święto Morza w kolejnych latach. I wierzę, że będziemy mieli mnóstwo nowych, szalonych pomysłów. Dziękuję. Intencją i pragnieniem wszystkich organizatorów tegorocznych obchodów Dni Morza jest, aby wzorem okresu międzywojennego Święto Morza było nie tylko świętem mieszkańców Wybrzeża, ale wszystkich Polaków, ponieważ morze, co nie zawsze sobie wystarczająco dobitnie uświadamiamy, jest dobrem i bogactwem całego narodu. I z tym przesłaniem chcielibyśmy po raz kolejny wystąpić do naszych rodaków. Jak co roku 30 czerwca Marynarka Wojenna w ostatnią niedzielę czerwca obchodzić będzie swoje święto, które w tym roku zbiega się z jubileuszem 95. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej. Z tej okazji przygotowaliśmy liczne atrakcje, spośród których chyba najbardziej spektakularną będzie już wspominana wcześniej parada morska i lotnicza z udziałem podstawowych typów polskich okrętów wojennych i statków powietrznych, którymi dysponuje nasza Marynarka Wojenna, ale również z udziałem okrętów wojennych z Litwy i z Łotwy, a być może i z innych krajów, ponieważ czekamy jeszcze na potwierdzenie uczestnictwa. Oprócz oficjalnych uroczystości chcielibyśmy również zaprezentować wystawę malarstwa marynistycznego. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w festiwalu orkiestr wojskowych, w którym wezmą udział nie tylko orkiestry wojskowe polskie, ale również i zagraniczne. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w regatach żeglarskich. W imieniu Marynarki Wojennej korzystam z okazji, aby serdecznie zaprosić zarówno mieszkańców Gdyni, jak i gości naszego miasta do udziału we wszystkich atrakcjach przygotowanych z tej okazji. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że jako pomorcy żeglarze, jako reprezentanci polskiego żeglarstwa jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy w tak zacnym gronie występować jako partnerzy przy reaktywacji Święta Morza. Jest to duże wyzwanie, duże zobowiązanie, ale sądzę, że postaramy się godnie tutaj wystąpić. A dlaczego jestem przekonany, że tak będzie? Ponieważ żeglarstwo w myśl aktualnej ustawy, jak Państwo wiecie, PZŻ, a w związku z tym i dalej okręgowe związki, są związkami sportowymi. Ale PZŻ i okręgowe związki są związkami sportowymi z wartością dodaną. I tą wartością dodaną jest, ogólnie mówiąc, edukacja morska, tą różnoimienność tego żeglarstwa, nie tylko regaty, nie tylko wyścigi, nie tylko igrzyska olimpijskie, ale również to, co każdy, który spróbuje płynąć pod żaglem na morzu, zdobywa, ta duża doza samodzielności, ta duża doza tego pokory wobec morza, ale i potem też pewności postępowania na lądzie. I te wartości edukacyjne, te wartości historyczne będziemy się tutaj móc zaprezentować. Stąd tak głośne nazwiska, tak chwalebne jak Leonid Teliga, ale również też udział tych najmłodszych adeptów, bo jesteśmy tutaj w siedzibie okręgu, obok nas są kluby żeglarskie, tych klubów łącznie jest około 10. W szkołach, w szkółkach ćwiczy, sądzę, ponad 300 młodych adeptów na optymistach. Całość liczę, jak tutaj pan Tomasz Falba stwierdził, ponad 2000 ludzi, także jest to potężna rzesza ludzi, którzy uprawiają to żeglarstwo i sądzę, że godnie się zaprezentują w tych dniach, nawiązując do tych naszych największych nazwisk, które tutaj, muszę powiedzieć, z dużą dozą przyjemności już częściowo gościły w tej sali, bo w ramach spotkań z naszymi największymi żeglarzami, samotnikami, którzy opłynęli glob albo brali udział w Ostar, tych regatach najtrudniejszych, idących trasą północnego Atlantyku. Był również Krzysztof Baranowski, była córka pani Teresy Remiszewskiej, była pani Krystyna Koniecka-Liskiewicz, także
sądzę, że to połączenie historii, edukacji i dużego wyczynu oceanicznego z tym uprawianiem tego sportu i takich warunkach szkolnych jest czymś, co potem może dobrze zaowocować dla młodzieży i to będziemy starali się tutaj realizować. Tym bardziej, że tak w zacnym gronie marynarki wojennej, gospodarzy miasta Gdyni, jak i również szeregu imprez, szeregu członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Tutaj pan prezes powiedział o tych górach. Tutaj najlepszym dowodem jest zakończenie chyba dwa tygodnie temu finału konkursu Ligi Morskiej, w której my jako okręg mieliśmy również przyjemność być partnerem w Szczecinie, gdzie 90 szkół z całego kraju brało tam udział, głównie właśnie z południa. To było fascynujące przeżycie, brać udział w takim wydarzeniu, ale z naszego podwórka muszę powiedzieć, że ja z kolei brałem udział w zakończeniu czegoś, co umyka jak gdyby pierwszą stroną gazet, nie jest taką wiadomością dobrze się sprzedającą, ale jest czymś, co jest jak gdyby tą solą ziemi. Jest sobie szkoła spokojna na Oksywiu, pani dyrektor realizuje tam konkurs dla rodzin, przedszkolaków czy uczni, Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża. I tam 30 osób zostało, 30 rodzin zostało nagrodzonych z terenu całego Pomorza. I co było ciekawego? Osoby, które tam otrzymały tę nagrodę za swoje modele poszczególnych latarni, te latarnie były od począwszy latarni w Świnoujściu, a skończywszy na latarni na Chylu, te osoby jak podchodziły po te nagrody, proste nagrody, dyplomy, książki, jakieś tam upominki na dzieci, to były rodziny dwu-, cztero-, sześcioosobowe z przejęciem. Z tego czasu bawiły się te modele, a potem odbierały nagrody. To jest coś wyjątkowego, móc uczestniczyć w takim wydarzeniu, takiej fascynacji tu ludzi mieszkających właśnie tymi zagadnieniami, tą latarnią morską, która wytycza nam szlak na morzu. Potem te osoby zwiedzały błyskawice, zwiedzały Dar Pomorza, poznawały, dotykały wręcz tej historii. To są fajne przeżycia i oby takich historii było jak najwięcej. Dziękuję.